Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Zapraszam dzisiaj na babkę zebrę, bardzo efektowne, puszyste i smaczne ciasto w dwukolorowe paski. Ciasto zebra doskonale sprawdzi się na każdej uroczystości rodzinnej, świetnie będzie się prezentować na wielkanocnym stole, może być również smacznym deserem do kawy. Zapraszam do oglądania filmiku. Do miski przekładamy jajka, wsypujemy cukier i wszystko ubijamy na jasną, puszystą masę. Do masy jajecznej wlewamy wodę i olej. Wsypujemy przesianą mąkę oraz proszek do pieczenia. Ciasto miksujemy do uzyskania jednolitej konsystencji. Gotowe ciasto dzielimy na dwie równe części, wlewając je do jednakowych misek. Do jednej części dodajemy kakao i wszystko dokładnie łączymy. Do drugiej wsypujemy budyń i ponownie wszystko mieszamy. Następnie do posmarowanej tłuszczem i posypanej mąką formy na babkę z kominem wlewamy po dwie łyżki ciemnego ciasta. A na nie nakładamy dwie łyżki jasnego ciasta. Czynność tę powtarzamy aż do wyczerpania składników. Ciasto nakładamy cały czas w tym samym miejscu. Tak przygotowane ciasto pieczemy około 40 do 50 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza. Upieczone ciasto wystudzamy, wyjmujemy z formy i opruszamy cukrem pudrem. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.